Ognisko COVID-19 w Wielkopolsce. 46 osób zakażonych w Wielkopolskie. 46 osób zakażonych koronawirusem w DPS. 37 pensjonariuszy i 9 pracowników domu pomocy społecznej w Humientkach, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, jest zakażonych SARS-CoV-2, poinformował w sobotę powiatowy sztab zarządzania kryzysowego w Gostyniu. W wydanym komunikacie przekazano, że spośród 180 wykonanych w placówce testów 46 dało wynik pozytywny. Zakażonych COVID-19 jest 9 pracowników oraz 37 pensjonariuszy. Dom pomocy społecznej w Humientkach pracuje w systemie rotacyjnym w stanie izolacji. Utworzono wewnątrz placówki dwie strefy, w jednej umieszczane są osoby z wynikiem dodatnim, a w drugiej z ujemnym, podano. Zapewniono, że DPS jest na bieżąco zaopatrywany w środki ochrony osobistej, powiatowe służby zarządzania kryzysowego przekazały dodatkowe łóżka, gogle, przyłbice i kombinezony. W piątek gostyński sztab kryzysowy poinformował, że koronawirusa potwierdzono u jednego z pensjonariuszy placówki, który był dializowany i już wcześniej przebywał w odosobnionym pomieszczeniu. Zarząd powiatu niezwłocznie podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na przeprowadzenie testów w DPS Humientki, podkreślono. Zakażenie u pacjentki gostyńskiego szpitala. W sobotnim komunikacie podano także, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u pacjentki oddziału wewnętrznego gostyńskiego szpitala. Dyrekcja podjęła natychmiastowe działania zmierzające do zminimalizowania transmisji wirusa. Wśród personelu oraz pozostałych pacjentów oddziału przeprowadzone zostały testy, przekazano. Do czasu uzyskania wyników testów wstrzymano wszystkie przyjęcia, a oddział wewnętrzny pracuje w warunkach izolacji. W komunikacie podano również, że żaden z 80 testów przeprowadzonych wśród pracowników i mieszkańców DPS Zimnowoda nie potwierdził zakażenia SARS-CoV-2. W placówce nie stwierdzono koronawirusa, zapewniono. Od soboty powiat gostyński znajduje się w żółtej strefie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. W czwartek resort zdrowia podał, że tą samą strefą objęto również powiaty limanowski i tatrzański w województwo małopolskim. W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m². W przypadku imprez takich, jak targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób, 1 na 7 m². W kinach może być 25% publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100, z wyłączeniem obsługi.